W olsztyńskim ratuszu odbyło się spotkanie zapowiadające konferencję naukową pod tytułem Marketing w sporcie i turystyce. Piąta edycja tej konferencji otrzymała nową, poszerzoną formułę, która składać się będzie z trzech części. Pierwsza rozpocznie się od godziny 10 w Bibliotece Uniwersyteckiej, potrwa do godziny 14, i druga część to wizyta studyjna w Aquasferze i trzecia to jest bankiet zamykający konferencję wraz z pokazem w planetarium. Sportowcy w Olsztynie mogą liczyć na wsparcie ze strony władz miasta. Miasto jest nastawione na proponowanie różnych form sportowych, rekreacyjnych dla ogółu obywateli. Natomiast również interesuje się sportem, powiedziałabym, takim prawie zawodowym, czy albo zawodowym. Ale generalnie nastawieni jesteśmy na to, żeby sport odbierali wszyscy, a przede wszystkim najmłodzi, ale też i ci, którzy są w wieku 50+++. Sport amatorski, aby się rozwijać, potrzebuje odpowiedniego marketingu, który tak naprawdę nie różni się od promocji sportu zawodowego. Jeżeli sponsorujemy profesjonalistę, czyli zawodowca, czyli osobę, która wygrywa na przykład mistrzostwa olimpijskie, to o tym sukcesie dowiedzą się wszyscy, kilkadziesiąt przynajmniej milionów Polaków, a więc ten sukces także przełoży się na sukces sponsora. Sportową perełką Olsztyna jest akcja Olsztyn Aktywnie, która z roku na rok poszerza swój program. Mamy gdzie uprawiać sport, mamy nowe inwestycje, które nam tą bazę powiększają, mamy dlatego również nowe dyscypliny, mamy ofertę docierającą do rodzin, do dzieci w tym momencie. Także moim zadaniem, głównym celem, który w tym roku mi przyświeca, jest skoncentrowanie się na tym, żeby ta informacja jak najszerzej rzeczywiście docierała, jak najskuteczniej. Jednak nie wszystkie kluby prawidłowo wykorzystują narzędzia marketingu. Kluby nie mają fachowców od marketingu sportowego, nie wiedzą, w jaki sposób tych sponsorów zachęcić, jak przygotować ofertę. I ta konferencja jest między innymi też szansą, żeby pokazać, że jednak takie próby warto podjąć, że można je podjąć i że na pewno będzie to korzystne dla wszystkich. Konferencja naukowa Marketing w sporcie i turystyce odbędzie się 7 maja w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.